Fabułka, wracamy do fabułki. Koleś, który nas uratował, osobisty ochroniarz cesarza, chce się z nami spotkać. Dowiedzmy się, o co chodzi. Siadaj. Nie wyglądasz aż tak źle. W samochodzie myślałem, że nie wyjdziesz z tego żywa. Dlaczego mi pomogłeś? Potrzebowałem cię żywej. I nadal potrzebuję. Dlaczego chciałeś się... Mógłbym mieć, ale nie da się klawiaturą wybierać opcji dialogowych. Jest uszkodzony i ponoć nie da się go odzyskać, nie zabijając się przy okazji. Niestety. Wiktor ma za długi język. Ale i złote ręce. Taki przyjaciel to prawdziwy skarb. Czego ty właściwie ode mnie chcesz? Na początek powiedz mi, gdzie znaleźć Evelyn Parker. Do czego potrzebna ci Parker? Sypia z Yurino Boarasaką. I najwyraźniej dobrze wie, jak go podejść. Sama chciałabym z nią porozmawiać. Obiecała mi pomóc pozbyć siebie chipu. Tak. Nie liczyłbym na to. Pewnie jest już daleko stąd. Skąd wiesz, że uciekła z miasta? Szukałem jej, ale bez skutku. Myślę, że celowo zatarła za sobą ślady. Mówisz, że Parker może pomóc ci pozbyć się relika. Pracuje dla którejś z korporacji? Nie sądzę. Rozwiniesz? Obojętnie, jakie perfumy nakłada na siebie korposka, w ich bukiecie zawsze można wyczuć nutę skurwysyństwa. Od Parker czułam tylko determinację. Ona nie chciała być biedakiem. Skurwysyństwo. Ty zaczynasz śmierdzieć ulicą. Przykro mi, że nie mogłam pomóc. Nie mam czasu do stracenia. Zaczekaj. Potrzebuję cię. Yurino Boarasaka musi odpowiedzieć za ojca zabójstwo. Szukasz sprawiedliwości. A skąd on wie, że to on zabił ojca? Nie mówiliśmy mu o tym. Jest tu łatwiej osiągalna. Są ludzie, którzy mogą pomóc mi wykończyć Yurino Boarasakę. Ale muszę ich przekonać do moich racji. I myślisz, że przekonają ich słowa złodziejki? Może. Nie mam lepszych dowodów. Na dodatek nie znam tu nikogo. Coś tu się nie zgadza. Jestem ścigany. Czekaj. Nadal nie rozumiem. Mamy pójść do Arasaka Tower i powiedzieć wszystkim, że to Yorinobu zabił ojca? Będziemy rozmawiać z rozsądnymi ludźmi na neutralnym gruncie. Są pewne procedury, które pozwolą ustalić, że mówisz prawdę. Wykrywacz kłamstw? Nie ma opcji. Czemu? Tak. Nieraz, wcześniej już jej podłączali taki. Umierasz i nie wiesz, jak się uratować. Zabija cię chip wyprodukowany przez Arasakę. Tylko korporacja wie o nim wszystko. Twoje życie od tego zależy. Arasaka może ocalić cię równie łatwo jak zabić. Wystarczy tylko, że ludzie, których chce przekonać, uznają cię za przyjaciela. Ludzie tacy jak Anders Hellman? Skąd znasz to nazwisko? Dobrze przygotowałam się do skoku. Wiem, że Hellman jest twórcą Reika. Jest tylko pionkiem. Ja miałem na myśli kogoś potężniejszego. Poza tym... Dzień dobry. Uciekł zaraz aki. Newsy. Co się dzieje? Aha, to jest ta jego siostra, czy ktoś? Hanako-sama, chciałbym, jeśli można, zacząć od... Kurwa, wszędzie Arasaka! Hej, chciałem tego posłuchać! Nie piwuj mordy! Nikogo poza tobą nie interesuje ta korporacyjna kurwa! Że co? Słyszałeś? Takemura, odpuść. Korporacyjna. Przynajmniej jedno z was nie jest kretynem. Takemura już tam chciał oddać życie za swoją panią. Za stópki swojej szefowej.
Dzięki za propozycję. Przemyślę ją i odezwę się do ciebie. Potrzebuję czasu, żeby wszystko zaplanować, ale jeśli zgodzisz się mi pomóc, naprawdę możesz na tym skorzystać. Proszę tylko, żebyś nie uciekała z miasta. Dlaczego miałabym uciekać? Muszę znaleźć kogoś, kto mi pomoże. Korwin za barem? Innego niż specjaliści z Arasaki. Kurde, może idę zobaczyć. Alternatyw. Z naszej rozmowy. Ty rzeczywiście mam mukę, trochę tak wygląda jak Korwin. Anders Hellman. Znajdę go i przekonam, żeby mi pomógł. Właśnie, za to mi jakaś prostytutka może powiedzieć coś. Hellman uciekł z Arasaki. Sam go szukałem przez kilka dni, ale jak to mówicie, przepadł jak kamień w wodę. Ekstrakcja? Która korporacja go wyciągnęła? Moim zdaniem działał sam. To skrupulatny człowiek. Potrafi zatrzeć za sobą ślady. Nie wiesz, dokąd uciekł? Nie wiem. Dlaczego interesuje cię Hellman? To on uprzedził Saburo Domo o planach syna. Znał dobrze ich obu i może być dla mnie cennym świadkiem. Takie korporacyjne szczury głośno piszczą, gdy się je przyciśnie. To prawda. Poświęciłem kilka dni na zebranie informacji i trafiłem do klubu Afterlife. Afterlife. Niestety. Odbiłem się od rąk królowej fikserów. Pracowałeś dla Saburo i nie wiesz, jak rozmawiać z ludźmi na świeczniku? Nie chciała mieć nic wspólnego z człowiekiem oskarżonym o śmierć Saburo Arasaki. Jak tam FPS-y, królik? Dobrze, dobrze. Sporo wie. Może mogłaby jakoś pomóc z Hellmanem. Jest też kosztowna i wybredna w doborze klientów. Anders Hellman. Znajdę... Nawet jeśli miałoby to oznaczać kolejny... Hellman uciekł z Arasaki. Kurde, co to, powtórka tych samych opcji dialogowych? Dlaczego? Czemu muszę powiedzieć? Wzięła cię za... Nie. Rogue ma łeb na karku. Sporo wie. Może mogłaby jakoś pomóc z Hellmanem. Jest też kosztowna i wybredna w doborze klientów. Może mi by się udało odnaleźć Evelyn. Jeśli nie pomogła ci dotąd, dobra, to myślałem, że to jest opcja, wybór opcji dialogowej, a teraz mam drugie już teraz, wiecie. Nie ma czegoś takiego. Wierzę w honor. Taki wybór, że muszę dwie przelecieć opcje. Yorino Buarasaka z pewnością uśmiałby się po pachy. Parker ci nie pomoże. Na twoim miejscu przygotowałbym zapasowy plan. Dobra, idziemy do Afterlife. Słuchaj, nie mogę dłużej zostać. Rób co chcesz. Szukaj Parker albo Hellmana. Ja muszę odezwać się do kilku znajomych. Ta babka zniknęła przed chwilą. Była baba, szła i zniknęła. Zadzwonię, a, wyszła oknem. By cię wysłuchać. Do usłyszenia. Nie, no czekaj, no wyszła oknem. Jeśli chyba. Jeśli jakimś cudem uda ci się dotrzeć do Hellmana, daj mi znać. Też chciałbym z nim porozmawiać. Przeszła baba. Kurde, przez stół oknem zniknęła. Widzę, że niektóre rzeczy się nie zmieniają. Night City to ciągle syf i kluski z paśnika. Arasakowie wciąż są obłąkani, a świat nadal rozpada się, jak kiedyś. Ale przynajmniej Rogue ciągle żyje. Zostaw mnie w spokoju! Nie musisz rozmawiać ze mną na głos. Czego ode mnie chcesz? Ciągle masz mi za złe tamtą noc? Próbowałeś mnie zabić! Przemyślałem to i zmieniłem zdanie. Już nie chcę cię zabić. Ja pierdolę. Odwal się! Dla mnie to też było ciężkie doświadczenie. Obudzić się w czyjejś głowie. Dzielić cudze myśli i wspomnienia. Pochłonąłem już i stwierdziłem, że możemy sobie pomóc. Na początek załatwiając sprawę z Rogue. Widzisz, znam ją z dawnych czasów. Jesteś duchem minionych świąt, cwaniaku. Twoi kumple albo gryzą piach, albo już dawno temu cię zapomnieli. Mnie się nie da zapomnieć. I co mam powiedzieć, Rogue? Że jej stary druh John jest teraz guzem w moim mózgu?
Wiesz co? Rok słyszała już głupsze rzeczy, gdy ciebie nie było jeszcze na świecie. Serio. Wiem. Widziałam. Kurde, koleś je burgera, a baba mu zawraca dupę. No nic już nie chce zamówić, no je burgera, zostaw go. Zaraz wyłączę tą grę, jeśli będą takie błędy. Ty, to może ona tędy przeszła, a ja się śmiałem, że ona się, nie wiem, a może się przeteleportowała. Co to jest? To coś na mapie takie niebieskie. To coś tu, co to jest? Kurwa! Spójrz. O, co to? Spójrz tylko na to. Też to widzisz, prawda? Albo zwariowałam, albo mam doświadczenie mistyczne. Karta Tarota. Jak się nazywa ta laska z dziwną fryzurą? Misty? To prędzej przypadek neurologiczny dla Wiktora. Albo zapytam o to ich oboje. Zadzwoń do Judy. Czemu mam zadzwonić do Judy? Vi? Cześć. Braidens. Myślałam, że nie żyjesz. Nie ty jedna. Przez jakiś czas sama tak myślałam. Nie do końca wam wyszedł ten skok, co? Szukam Evelyn. Nie mam ochoty o niej gadać. Wiesz, gdzie jest? Powiedziałam ci. Nie mam ochoty rozmawiać na ten temat. Spotkajmy się, okej? Jesteś teraz w klubie Moksów? Spotkaj się z Judy. Z Judy, mi się wydaje, że z Judy to musi jakaś akcja być. Akcja przytulankowa, może jakaś taka. Co wy na to? Ja was nie pytam, bo wiem, że dla was to jest podstawowy feature tej gry. Mini Mike na ulicy, to? Mini Mike. Mówiłem wam, że dzieci wyglądają jak dorośli, tylko mniejsi. To jest twarz dziecka? Powiedzcie mi, czy to jest twarz dziecka? A mój tata ma fajniejszą pracę niż twój. Aha. Patrzcie, tu idzie takie dziecko. Widzicie to? A tu jego klon bliźniak. Nieźle. Ojej. Musicie uważać na kurde klony bliźniaki dzieci. W tym Flame City. Ale tak szczerze powiedziawszy, poza jakimś właśnie tym dzieckiem, to nie widziałem, żeby się dwie postacie powtarzały jakoś tak specjalnie, jak to tam niektórzy narzekali, że klony chodzą. No zawsze tam coś mają ubrane innego, nie wiem, jak, może ja się nie przyglądam. Wycieczka 20 dzieci w Pacyfice o 20 wieczorem? No... Kurde, trzeba uważać na to. Druty kolczaste, bo można dostać drutem w barze Lizzie. A to co to? Aha, takie rzeczy tu są? Ja nie wiedziałem, że jakieś są grafiki, chyba że to dorysowali teraz, bo wcześniej jak tu łaziłem to... Widziałam, co? Tak. Zapominam twarzy. Zwidziałaś mnie, ale ja mam zamiar wyjść sufitem. Zbuguję zaraz grę, czekajcie. O, shit. O nie, zaklinowałem się. Jestem tu. Od tego miejsca wszystko się zaczęło. Wróciłem tu. Tu wylądowałem samochodem. Widzieliście? I teraz na pewno się gra, kurde, zepsuje. Bo zamiast wejść drzwiami, to wlazłem bokiem. Przepraszam, to były takie ukrwione. Spotkaj się z Judy.
Czy to znów mam iść do barmana i szukać Judy, czy... jeszcze z nią potem? Coś podać? Chcę pogadać z Judy. A czy ona chce gadać z tobą? To się okaże. Jest u siebie? Pewnie jest. Ale nie wiem, gdzie ona jest, gdzie to jest u niej. Myśmy gdzieś tu poszli i... gdzieś pod ziemię? Kurde, już nie pamiętam, gdzie się tam wchodziło. Tu? Nie, to kibel. A ja nie. Jej... Dokąd? Tutaj nie ma nic ciekawego. Daj jej spokój, to znajoma Judy. Tak, nie ma nic ciekawego, jak właśnie zlutowałem sekrety. Kończyłeś już tego szluga? O, to znajoma Judy, to może tu... Możemy wracać na chwilę. Okej, dobra, zajebiście. Gdzie ta Judy może mieszkać? Extreme Performance Arasaka. Kurde, gdzie ta Judy jest? Ktoś wie? Co to za imprezy w ogóle są? Boże, jeszcze mnie trzymał wczoraj. Co znowu? To może wina? Nie. Dobra, to jeśli to nie jest tu... Kurde, to musi być tam, bo tu już nic więcej nie ma w tym... Taką delikatną masz tę buźkę. Jesteś nienormalna? Ta, nie mogę wyjść? Kurwa, wiecie co, naprawdę, miałem chyba wyjść drzwiami. O, tu jeszcze. Nie. Ktoś wie, gdzie jest Judy? Na dole, na górze? Przez garderobę w dół po schodach. No to tu była garderoba, tak? Ale tu nie ma żadnych schodów. No to idę tu. To jest garderoba? A są jakieś schody tu po prawo, czekajcie. Aha, bo ja tu wlazłem, ale nie w tą stronę. Się obróciłem w prawo, a nie w lewo. Nie podsyłaj mi tu każdej słaniającej się dziwki. Co ja mam z nimi robić? Zresztą zajmij się swoim gościem. Suzy, nie skończyłyśmy rozmawiać. Skończyłyśmy. Pogada ze mną, czy naprawdę zepsułem grę? Nie poddajesz się łatwo, co? Nie mamy o czym gadać. O co wam poszło? W tym pieprzonym mieście każdy żyje we własnej bańce. Albo sobie radzisz, albo staczasz się w bagno, z którego nie ma już powrotu. Ta Suzy wygląda na kogoś, kto wie, czego chce. Chyba nie przyszłaś tu, żeby rozmawiać o hierarchii w Moksach. Szukam Evelyn. Gdzie ją znajdę? To dla mnie bardzo ważne. Na co? Chcesz na nią zwalić winę za zjebany skok? Tak naprawdę to nie chcę tej Eweliny. Wiesz, jak się zakończyła akcja. Czyli rozmawiałaś z nią. Wiem też, że spierdoliłaś sprawę. Wszyscy twoi kumple nie żyją. Też dostałam kulkę. Wow. Zdaje się, że to ryzyko zawodowe. Podjęłam ryzyko, to prawda. Ale to samo możesz powiedzieć o Evelyn. Evelyn. Wiedziała, na co się porywa. Dobra. Wszystkie trzy jesteśmy w to umoczone. Ale ty... jesteś zdesperowana. Powiedzmy, że mam przejebane. Biochip, który był celem skoku, powoli mnie zabija. Zleceniodawca Evelyn może wiedzieć, jak temu zapobiec. Dlatego muszę się dowiedzieć, kto ją wynajął. No dobra. Powiedzmy, że ci wierzę. Żebym cię nie schakował, kurde. Evelyn jest lalką. Pracowała kiedyś w chmurach. Tam jej szukaj. W chmurach? Gdzie to jest? Na moim biurku leży papierośnica z adresem. Jak spotkasz Evelyn, to jej oddaj. Mega blok. Nie za ciekawy adres. Mega blok. Ale czy ja chcę w ogóle... Zaczekaj!
Daj mi znać, co u niej słychać, okej? Okay? Może mną byś się zainteresowała? Lepiej nie. Pst, jak sobie chcesz. Ze mną się może chcesz, Judy, zapoznać, a nie z jakąś Evelyn. Evelyn? Chcesz dorwać Hellmana? No ja bym wolał chyba tą wizytę w Afterlife, powiem wam tak. Lalka, z jakiegoś powodu wcale mnie to nie dziwi. Jesteś engramem w zanikającej jaźni, mało co powinno cię dziwić. Dobra, jedziemy do tych chmur? Jasne. Bo ja nie chcę z tą babą, bo ta baba to mi... Co mi jakaś prostytutka powie, powiedzcie mi? No co ona mi może powiedzieć? Teraz się już nie imprezuje tak jak kiedyś. Dawniej to byśmy nad ranem rozniosły całą tę rutę. Jedna szyba... Taką delikatną masz tę buźkę. Jak się stąd kurwa wychodzi? Przyznaj. Wiecie co? Evelyn, tylko cię wzięło na brain dance'y Judy. Dobrze kręcą, ej. Co? Judy zna się na rzeczy. Jej brain dance'y są najlepsze. No raczej. Ja teraz będę mógł wyjść? Ja pierdolę. Jak nie wejdziecie drzwiami, to was już nie wypuszczą. Dobra, dajcie mnie na dach, muszę iść. Gdzie się chodzi? Muszę wyjść na dach. Tędy? Człowiek wejdzie dachem i później, kurde, nie chcą go wypuścić, no. Dobrze, że mam cybernogi. O Jezu, myślałem, że nie ten double skok chyba nie działa z każdej wysokości. Ci się tutaj po pijaku. Ty, ale może tu jest jakiś samochód. O, jaki sportowy, fajny, biorę tego. O nie, 20 trzeba mieć, żeby się włamać. O nie, 20 trzeba mieć, żeby... O Jezu. Dobra, gdzie jest mój samochód? Też jest fajny, też mi się podoba, jest bardzo, bardzo jest elegancki. Kojarzysz jagody? No jasne, że kojarzę jagodę. A co tam u jagódki słychać? Jagoda, jak pierwszy raz wpadła na live'a, to ja nie wiem ile miałem lat, chyba kurde z 13. Żeśmy chyba wtedy z Izakiem grali w Daisy czy coś. Plakat czy coś u góry. Dobra, ulewamy. Aha, że z twojego miasta jest. No to spoko. To ty jesteś z Tychów w takim razie. Dobra, idziemy do tego Afterlife, bo ja jednak jestem za tym, żeby gadać z naukowcem na temat mojego chipu, a nie z prostytutką. Wydaje mi się, że może mieć z kolei coś więcej do powiedzenia. Nie uważacie? To co, wzywamy wsparcie i niech wchodzą razem z drzwiami? Mówiłem ci, w Afterlife liczy się tylko reputacja. Blacha nic nie znaczy. Cześć. Chodź. Odbiliśmy się od drzwi. To się odbiliśmy, trudno. Idziemy do najlepszej fikserki w mieście. O nie! To ty wpakowałaś mnie w to gówno i dobrze o tym wiesz. To twoja wina! Straciłam przez ciebie wszystko! Powtarzam, naucz się rozwiązywać swoje problemy. Wiesz co, Rogue? Pierdol się! Uważaj, z kim robisz interesy. Panam. Z tobą bym interes zrobił jakiś. Mam pilną sprawę, potrzebuję fiksera. Przepuść ją. Poproszę miejsce tu siedzące. Patrzcie tylko, co też kot przyniósł. Coś ty za jedna. Jestem V. I czego ode mnie chcesz, V? Minęło tyle lat. To naprawdę rok.
pierdolona rok rozparta na kanapie w Afterlife. Nie pogrywaj z nią, przejrzycie na dziewczyna, o co jej chodziło? Ją zapytaj. Może wciąż mazgaje się w jakimś kącie. Potrzebuję twojej pomocy. Muszę kogoś znaleźć. Kogo? Anders Hellman. Inżynier wyższego szczebla. Pracował dla Arasaki. Moment. Anders Hellman, sprawdź mi go. Dzięki. Nie, jeszcze mi nie dziękuj. Po pierwsze, moja pomoc kosztuje. A po drugie... Dexter Deshawn, Jackie Wells, T-Bag. Tak. Dobrze cię kojarzę, Vin. Kurde, wszyscy nie żyją, no trochę przypt. Widmo śmierci. Widmo śmierci. Taki pen. A to suka. Spytaj ją, czy pamięta Arasaka Tower. Odstrzelili mnie na jej oczach. Wszyscy w mojej ekipie znali ryzyko. Takie rzeczy się zdarzają. Nawet najlepszym. Nawet tobie, Rogue. Nie pamiętasz już akcji w Arasaka Tower? Johnny Silverhand poszedł do piachu. Widzę, że się przygotowałeś do tego spotkania. Ale ja się nie bawię w sentymenty. To jest biznes. Potrzebujesz mojej pomocy? Przygotuj pieniądze. Ile? Aha. A jak nie mam takiej kasy, to po prostu wypierdalaj i tyle. Nie. Raczej wróć, jak będziesz mieć kasę. Takie są zasady. No dobra, ale dobrze. Ja mam. W takim razie do zobaczenia. Wkrótce. Wiesz, gdzie mnie znaleźć. Wystarczy? Kurwa, miało być na wszczepy. Wróć jutro, to pogadamy. Zaczekaj, aż Rogue będzie gotowa. To może przy barze spędzę następne 10 godzin. Aha, wróć jutro. I siadłem przy barze. Afterlife w ogóle tu jest. Nie ma tu jakichś tajnych pomieszczeń? Kurde, te odbicia w tych zepsute szybach. Coś się zepsuło. Coś się zepsuło i jest zepsute. Dobra. Ja do Rogue. Wiesz, że miałam przyjść. Hej, Rogue. No to jestem. Co z Hellmanem? Dwa poproszę. Zrób nam miejsca. Siadaj. Mam nadzieję, że go znalazłaś. Rzadko widujesz taką determinację. Musi ci na nim bardzo zależeć. To kwestia życia i śmierci. Tego też od dawna nie słyszałam. Zostaw butelkę. Częstuj się. Twoje zdrowie. Kurde, ale jakiegoś bizona pije, to mnie załatwi pewnie. Nie? Ciekawe, czy jest achievement za picie za każdym razem, kiedy proponują. Królowa Afterlife. Kto by pomyślał? Mam drzazgę z informacjami dla ciebie. No to popatrzmy. Tego twojego Hellmana nie ma na żadnych oficjalnych listach płac. No to jest w zastrzeżonych kartotekach Qianti. To spółka zależna Kang Tao, korporacji należącej do Chińczyków. Kang Tao od dawna używa spółki jako zakrywki dla swoich wrażliwych operacji. Rozumiesz? Przygotowują go do przerzutu. Skąd wiesz? Znam chińskie procedury korporacyjne. Mówią na to sztuczka z gołębiem. To odszyfrowany przebieg tras najbliższych transportów Kang Tao. I myślisz, że w jednym z nich będzie Hellman? Tylko w którym? Spójrz na specyfikację tego konwoju. Jedna VK, brak wsparcia naziemnego, brak podpiętych manifestów towarów. Dziwne. Kang Tao czasem nie rejestruje transportów, jeśli chcą sprzedać coś pod stołem, ale... Zobacz dane obciążenie już zatwierdzone w systemie. Za niskie. Czy byłem kiedyś w wielkiej piramidzie Flamiego w Tychach? Byłem obok. Z pasażerów. Oddział bojowy ochrony Kang Tao oraz jeden VIP, transferowany właśnie z Qianti. Hellman.
To były dobre wiadomości. Aha, no pięknie. To wszystko są zastrzeżone dane. Dotarłaś do nich tak szybko? Wiedziałam, gdzie szukać i kogo użyć do ich zdobycia. Poza tym nie lubię marnować czasu. Gadam z babą. Także na zbędne pytania. To jakie są złe? Chodzi o miejsce ekstrakcji. Patrz, tu wszędzie jest przestrzeń powietrzna Night City. Bez szans na przejęcie transportu bez zaalarmowania NCPD. Tu z kolei jesteśmy już zbyt blisko placówki Kangtao. Błyskawicznie przysłali mi posiłki, gdyby cokolwiek drasnęło tę fałkę. Ale tutaj, Jackson Plains, wąski obszar poza jurysdykcją Night City i poza zasięgiem Kangtao. To twój szczęśliwy dzień. Martwa strefa, czyli tam go przejmę. Kung Pao. Na pewno przyda ci się ktoś, kto orientuje się w terenie i będzie w stanie zorganizować tego typu roboty. To nie ta panam. Łącznie ze sprzętem. Znasz kogoś odpowiedniego? Panam Palmer, najemniczka. To my się znamy. Co prawda straciła wsparcie swojego klanu, ale to wciąż nomadka. Zna tam te okolice. Pomoże ci, nie będzie miała wyjścia. Nie będzie miała wyjścia? Nie brzmi to zachęcająco. Na bardziej zachęcającą opcję cię nie stać. Nie stać mnie na zmarnowanie szansy na dorwanie Hellmana. To twoja decyzja. Wi, mam złe przeczucia. Dziwne. Myślałam, że nomadzi omijają miasta szerokim łukiem. Wszystko zależy od klanu, od znajomości, od tego, jak bardzo są w potrzebie. Aldecaldos rzeczywiście niechętnie wchodzą w miejskie układy. Panom ma inne podejście? Nie tylko w tej sprawie. Dlaczego panom będzie musiała mi pomóc? Wyczuwam tu jakiś haczyk. Od czasu do czasu przewoziła dla mnie różne towary. Ostatnie zlecenie poszło. Nie po jej myśli. Cymbergate 277? Najlepszy. Ujmę to tak. Znam. Straciła towar i wóz. Zrobi wszystko, by odzyskać przesyłkę. Mogę jej pomóc odzyskać towar. Ale skoro nie wiemy, gdzie go szukać. Ja wiem. W porządku. To powiedz mi, co wiesz. Rocky Ridge to opuszczona mieścina pod Night City. Panam wie, gdzie to jest. Pojedziecie tam, odzyskacie towar i wóz. Skontaktuj się z nią, przesyłam ci na miarę. No wreszcie. Okej, dzięki. To dobra. Zrobię. Powiem wam, że... Powodzenia. Nieźle. Nie wiem, czy pewnie ta druga opcja questowa... Chcesz podać? To za włos. Czekajcie, bo tu jest coś do zhakowania. Samuraju. Co to jest? Tu jest jakiś typ, któremu kradnę z szafy. Ty, no tu jest jakiś terminal, chyba po drugiej stronie może. Dobra, nieważne. A może to chodzi o radio? Bo tutaj czasem radia też są tak zaznaczone. Musimy tu chyba pracować, żeby mieć... Trzeba wytrzymać jeszcze, Reaper już jedzie. Kurwa, jaki niefart! Czemu nie pojechaliśmy do szpitala? Tu nas może nie dostaną, ale kurwa! Sam! Mów coś! Jak nie przyjedziesz? Co nie przyjedziesz? Albo tu będziesz za 5 minut, albo... Kurwa! Kurna! No, sytuacja jakaś była śmiertelna sytuacja. Mhm. Oj, coś się dzieje. Chyba mnie jest Johnny Seal. Ożywam się. O, shit. Uszkodzenie chipu. Chipami uszkodzili. Zadzwoń do Panam. Halo. Cześć Panam. Dostałam twój numer od Rogue. Jestem Vi. Zajebiście. W co chce mnie wpakować tym razem? Sorry, muszę kończyć. O, sorry, muszę... No nie, no nie, no chyba sobie żartują.
Ktoś jeszcze, kurde, ma mi zamiar zawracać gitarę, jak gadam se z panem. Bardzo dziękuję. No hej, to o czym mówiliśmy? Zajebiście. W co chce mnie wpakować tym razem? Zapomnij o rok. Chcę ci pomóc. Oto bardzo miło z twojej strony, tylko że trochę na to za późno, oraz niech rok pocałuje mnie w dupę. O niej rozmawiaj z terapeutą. Ja dzwonię w sprawie twojego ładunku i samochodu. Zainteresowana czy nie? Skład kolejowy przy Bonita Street, u wylotu z miasta. Spotkajmy się tam. Do zobaczenia. Bonita Street. Sportowy, kurde, wóz, tak to jest już z nimi. Zióps. Ten samochód ma chyba dziurę w dachu i będzie padać deszcz, to koniec. Zióps. Fura jest niezła. Jakiś Jaguar chyba jest tam, no ten to nie? Jakaś taki. Nieźle tu golą frajerów. Ciekawe co na to właściciel. A się prześliznają, kurde. Ile na 150 jeździ ta fura? Nie no, gdzie list gończy za co? Za to, kurde, że wypadek samochodowy. Otworzyć ogień. Rozegrzanie miałem. Lusterkiem zahaczyłem. W ogóle jakie on ma lusterko? On nie ma żadnych lusterek, chyba są światła, czy takie patyki na światła. Nawet mapa się teraz nie nadąża doczytywać. Tak szybko mkniemy. Ej! No, pewnie kamery rzeczywiście, no, znaczy zobaczmy to, no bo my jesteśmy w stanie to zobaczyć. No to nie ma żadnych lusterek. Może dlatego, znaczy może zamysł projektanta samochodu był taki, żeby były, ale twórcy gry powiedzieli, że sorry, ale nie zrobią przecież lusterek, bo trochę by mieli, gra by trochę nie chciała działać tak szybko, jak powinna. Mamy to? Dobra. O, nowy przedmiot dostałem. Kurtkę. Panam? Pana. Cześć. Ty jesteś Wi, co? To gdzie mój wóz? A ten ci nie pasuje? Co z nim nie tak? Tymczasowe rozwiązanie. Pytam, gdzie moje auto? Nie tak szybko. Dowiesz się, jak zgodzisz się mi pomóc. Nie, kurwa! Nie pogrywaj ze mną, tylko powiedz, gdzie jest mój samochód. Patrz mi w twarz, jak do mnie gadasz. Ja pierdolę, zawsze się tak rzucasz? Tylko wtedy, jak ktoś mnie wpieprza. Gdzie jest mój samochód? I co? Że niby jak ci powiem, to... Gówno cię to obchodzi. No, ładne modele. Posłuchaj mnie. Posłuchaj mnie! Potrzebujesz mojej pomocy. Pomogę ci ogarnąć ten twój transport. Ale najpierw rozwiążemy mój problem. Gdzie ona te ręce tam wcisnęła? Dobra. No to gadaj, czego chcesz. Zaatakujemy transport Kang Tao, a to nie będzie proste. Kang Tao! Nie wiem, czy mogę ci ufać. Pojebało cię? Pojebawszy? W kwestii zaufania, czy w kwestii ataku? AV-ka Kang Tao będzie przelatywać przez Jackson Plains. To podobno ułatwi sprawę. Ta, nie wydaje mi się. Na pokładzie jest człowiek, z którym muszę porozmawiać. Ja pierdolę.
W zamian informacje o twoim ładunku i pomoc w odzyskaniu go. Mówicie, że ręce jej utknęły w środku? Nie wiem, ja... Co ten Johnny i ten napis, że golą frajerów? Trzeba restart zrobić, bo ten... Ale bez mojego wozu nie załatwimy twojej sprawy, więc musimy zacząć od niego. To gdzie on jest? Myślałam, że przede wszystkim chodzi o towar. Chuj z towarem! Z tym samochodem mogłam brać każdą kurierską robotę. Bez niego mogę najwyżej rozwozić pizzę w Night City. Pizzę! Rocky Ridge. Podobno wiesz, gdzie to jest. Tam znajdziemy... Kuźwa, znów mi samochód zniknął. Nasz ty, co za gra? Dorwę cię za to. To co? Jedziemy do Rocky Ridge. Moment, muszę się zastanowić. Okej, przyda nam się dodatkowa pomoc. Po drodze zahaczymy jeszcze o jedno miejsce. Niby jakie? Moment, dzwonię do klientów. Muszę ich przekonać, żeby olali tego skurwiela. Chce się z nimi dogadać za plecami Rogue? Odważna jest. Albo kurwa po prostu głupia. Boss, hej. Wiem, że nasz chce wam opchnąć towar w Rocky Ridge. Właśnie, ona specjalnie się tak wypinała, a jej koledzy kradli mi auto w tym czasie. Spokojnie, ja to załatwię. Tylko daj mi szansę. Boss, no proszę cię. Ile razy dla was jeździłam i było cacy. Słowo honoru. Po zmroku? Okej, nie odwołujcie spotkania, ale nie przyjeżdżajcie, ja się wszystkim zajmę. No kurwa, jasne, że tak. Zajebiście, dzięki, boss. Nie pożałujesz. Dobra, kupiłam nam trochę czasu. To gdzie chcesz jechać? Do obozu Aldecaldos. Muszę pogadać z ludźmi z mojego klanu. Jakoś Aldecaldos. Nie wyczułam entuzjazmu. Nie twoja sprawa. Mam tam paru przyjaciół. Spoko. Jedźmy. To wsiadaj. Mhm. Kurde, czekajcie, ja to muszę zapisać. I chyba wczytać. Bo coś mi tutaj się popsuło. Szprycha niezła. Tak się mówi? Szprycha? Szprycha powiedziałeś? Kto tak napisał? Hlippo, tak mówisz? Szprycha? No dobra, jedziesz. A ten wóz skąd wzięłaś? Z parkingu pod jakimś przedszkolem? Tak. Masz z tym jakiś problem? Ja? Żaden problem. Gustu nie zmienisz. Wal się. Daleko ten obóz? Tuż pod miastem. Skoczymy na dziewiątkę, potem odbijemy na wschód. Jak się w ogóle w to wpakowałaś? Spodobał mi się kolor. Sosnowego odświeżacza i dziecięcego fotelika nie było w planie. Wiesz, że nie pytam o auto. No a co mam ci powiedzieć? Że nie chcę odpuścić tego, że wspólnik mnie okradł? Że fikserka się na mnie wypięła? A ty? Po chuj ci ten pajac zawałki. Ma informacje, których potrzebuję. A ja mam coraz mniej czasu, żeby go dorwać. Właściwie to czemu mi nie powiedziała, że wie o naszu? Rogue? Przestań sobie zawracać nią głowę. Kurwa, jak ja nienawidzę tej suki. Pieprzyć, Rogue. Dlaczego się nią w ogóle przejmujesz? Bo potrzebuje pieniędzy? Nie daj się rozstawiać po kątach. W mieście są też inni fikserzy. Przecież sama przyszłaś do mnie, bo ona ci kazała. Przynajmniej na nią w kółko nie narzekam. Ty jej w ogóle nie znasz. Powiedziała ci, że to ona ustawiła mi współpracę z naszym? I że nie raczyła wspomnieć o tym, że nasz jest z Raffenschief? Nasz jest Raffenem? Tak. Trzyma się z Ravesami. Największa banda Raffenów w okolicy. Wiesz, o co chodzi, nie? Nomadzi wyrzuceni z klanów. Zwykle tak. Nomadzi nie pozbywają się swoich zabyle, co więc sobie wyobraź. Mordercy, gwałciciele z Wyrole. Zbierają się w ekipy, czasem nawet w gangi. Większość jest poszukiwana listami gończymi. Grubo.
A ja przez tę sukę musiałam z takim ścierwem pracować. Pewnie miała swoje powody. No nie mów. Ona zawsze ma powód, by przekazać ci jakąś informację lub ją przed tobą zataić. Fajne okolice. Fajne słonko razi w oczy i nic nie widać wtedy, a jak się nie patrzy, to widać. Nomadzi tutaj. Dzieci nomadzi są. No nie, powiesz już nic więcej? O ja, nacisnąłem F i co zrobiłem? Aha, przewinąłem. Ksiet. No, na Zatarze bardzo mi zależy. Nie, nie, kmin i chili mamy. No, kogo moje oczy widzą? Zjawa to jakaś? Czy kac okrutny? Pierdolcie się. A to kto? Moja niańka. Wi to Skorpion, to Mitch, przyjaciele. Żadna niańka, wspólniczka. Aha. Ty, co ty tu robisz? Zgubiłaś się? Miasto jej się znudziło. Ale wiesz, że stary się wkurwi, jak cię zobaczy. Wpadłam na chwilę. Sol nie musi o niczym wiedzieć. Panom, czas nam ucieka. Przecież wiem. Słuchajcie, Alderados. Nie wyrolowali. Dorwę ich, ale potrzebuję pomocy. Pojedziecie ze mną. We czwórkę ich rozniesiemy. Wiesz, że zawsze możesz na nas liczyć. Tylko, że teraz nie da rady. Serio? Nie pomożecie? Stary nas wyznaczył do roboty przy generatorach. Baterie padły. Nie pomożecie przez jakieś jebane generatory? Jaja sobie robisz, nie? Naprawdę przydałaby się nam wasza pomoc. Nie tym razem. Potrzebują nas tutaj. Kurwa, nie wierzę. Warujecie tu, bo Sol wam kazał? A mnie macie już gdzieś, tak? Panom... Tu nie chodzi o Sola, tylko o klan. Przecież wiesz. Słuchaj, z obozu się nie ruszymy. Nie ma szans. Ale o sprzęcie Sol się nie wypowiadał. Okej. Dobre i to. Będę potrzebowała twojego karabinu. I paru swoich rzeczy. Wiesz, co chcesz. Tylko uważaj na siebie. No, dzięki. To ja... To ja w takim razie ogarnę sprzęt i znikam. Dobra, idziemy za nią. Jesteś na mnie skazana. Rozczarowana? Już ich tu okradam troszeczkę, tak sobie. Zawiedziona chyba. Cześć pana. Wpadłaś na dłużej? Zaraz się stąd zmywam. Pogadamy następnym razem. Hej pana. Wszyscy ją kurde lubią. Prowadziłaś nowo? Sol o tym wie? Gówno się to obchodzi. Ale mu powiedziała, o Jezu, oni śpią w takich warunkach? Masakra. O kurde, co to jest? O ja. Pomóż mi z tym. Jak? Co tam jest? Parę drobiazgów przydadzą nam się. Bierz. Dobra, mamy wszystko. Jedziemy. Dogadałaś się z Solem? Wracasz? Gdzie ona jest? Panam! Wpadniesz do nas potem? Następnym razem, Eli. Wrzuć tutaj. Miltech, kurde, pewnie jakieś militarne technologie tam są. No. No to jedziemy. Skakuj. No, to uciekam. Tak, tak. Zjeżdżajcie, już. I odzywaj się czasem. Pilnuj. Mitch i Skorpion wydają się spoko. Są najlepsi.
W sumie na ich miejscu też bym została w obozie. Pierdolić Sola i jego generatory, ale klan to klan. Ja już do tej rodziny nie należę. Ciebie też traktowali jak swoją. Widać, że się o ciebie troszczą. Mhm. A ty masz kogoś bliskiego? Na razie nie, ale nie wiem. Może niedługo. Przyjmie byś miała, kurde. Oni byli w armii? Skorpion Mitch? Tak, pancerbojsi. Byli na kontrakcie w ostatniej wojnie. Czyli latali tymi wielkimi transportowcami? Skorpion latał. Mitch zabezpieczał transporty. Zafundowali im z tej okazji naprawdę zajebiste bojowe wszczepy. I naprawdę pojebane koszmary. Rocky Ridge? To jakieś opuszczone zadupy. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Aha, my tu jesteśmy, dobra, okej. Nie. Mieszkańcy albo przenieśli się do Night City, albo wyjechali w cholerę. No to wiesz prawie wszystko. W okolicy miała przebiegać nowa nitka autostrady, to byłaby jakaś szansa dla mieściny. No ale plany upadły. Ile takich miast duchów jest w Stanach? Setki? Tysiące. Jechałam ostatnio 80. Wystarczyło się zatrzymać w nocy, jak było cicho. I wtedy zawsze to słyszałam. Co? Wiatr świszczący przez zabite dechami okna i drzwi. Tak właśnie umierają miasta. Nie z hukiem, ale ze skomleniem. Chyba masz problem z uznawaniem autorytetu. Co? Najpierw Rogue, teraz Sol. To wasz przywódca. Ich przywódca. Wolałaś zniknąć, zanim wróci. Sol... Nie jestem tam przez niego mile widziana. O co poszło? Przyjechaliśmy do Kalifornii, bo obiecywał, że Aldecaldos czekają zmiany, że zaczniemy tu nowy rozdział. No i widziałaś sama. Skończyło się na kilku namiotach i hałdzie suchego piachu. Ziemia, kurwa, obiecana. A ja chciałam dla nas... Aldecaldos. Sol to pierdolony tchórz. On ten klan wkrótce zupełnie pogrąży. To jest ta mieścina przed nami? Richie Rich? Czy nie? Dobra, pomiń podróż, ile można jechać autem. Okej. O, to chyba było to. To co robimy? Musimy się przygotować na wizytę Rafenów, a mamy mało czasu. Będziemy improwizować. Rozejrzyjmy się, sprawdź, czy jest tu coś, co moglibyśmy wykorzystać. Rocky Ridge już bardziej martwe być nie może. Tu nic nie działa. Znalazłaś coś? Tylko, że tu nic nie działa, wszystko odłączone. Zacznie działać. Rafeni przyjadą po zmroku, nie? To zrobimy im niespodziankę. Ale musimy przywrócić zasilanie. Sprawdźmy tę stację. Okej. No to ja już tu idę, patrzcie na to. Siup, siup. Tu coś kurde jest. Czy ja tu mam coś kliknąć, czy o co chodzi? Znalazłam bezpieczniki, ale tam też nic nie działa. Nie szkodzi. Już wiem, jak tych chujków zaskoczyć. Dobra, no to tak. Całe skrzyżowanie jest podłączone do tej stacji transformatorowej, nie? Na dachu jest rozdzielnica. Gdy ją włączymy, to wtedy wszystko tutaj rozbłyśnie jak na pieprzone święta. Kapujesz? Mhm. Niezły pomysł. Włączmy zasilanie, a ja rozejrzę się za jakimiś punktami dostępu. Zajebiście. Tylko pamiętaj, pewnie pojawi się spora ekipa. Trzeba będzie jakoś ich podejść, żeby dostać się do mojego wozu. Nie martw się. Mam parę pomysłów, jak się z nimi zabawić na tym skrzyżowaniu. Zajebiście. Zobaczą światła i będą musieli posprawdzać, o co chodzi. Spoko. No. To ja zrobię na nich pułapki porozstawiam. Czekajcie, bo jestem kurde hakerem. Bez niego skrzynka na dachu to tylko kupa złomu. Chodź,
Podłączymy do niego akumulator wozu. To powinno załatwić sprawę. Zaczekaj na mnie pod stacją. Podjadę. Mhm. Jedzie czy nie jedzie? O, przyjechała. Widzę, że panel jest w dobrym stanie. Zrobię obejście do zasilacza i będzie okej. Musimy go tylko jakoś uruchomić. Weź kable z bagażnika. Podłączymy do akumulatora. Ale zlutowałem sprzętu. Nie wiem, czy miałem to tak robić. Plus podłączony. Poczekaj chwilę, ogarnę wszystko u siebie. Jezu, dobrze, że jestem techniczny, bo kurde. Już. Teraz minus. No i po nim. Ale dobrze nam służył. Okej, mam napięcie. Włącz zasilanie w środku, tam powinien być terminal. A potem leć na dach. Zrobi się. Ja się rozłożę na wieżę. Będziemy mieć całe skrzyżowanie jak na tacy. Jak ci dam znać, przełączysz bezpieczniki, dobra? Jasne. Mhm, jak tam wejść teraz? Chyba, że przez okno. O, w dupę. Co się wydarzyło? Uważajcie lepiej. Po prostu zbij szybę i właź. No i idę, idę. Za to rachunku nie wystawię. Jezu, spokojnie, mama. Wyrzuciło mnie na 100 km. No, trzeba uważać na szyby. Jak widzicie, nie do końca są bezpieczne. Rozdzielnica podłączona. Zajebiście. To się z nimi zabawimy na tym skrzyżowaniu. Idziemy na pozycję. Czekajcie, mi chyba działa. Czekajcie sekundę. No to teraz czekamy. Ale na co czekamy? Jak ich zobaczymy, włączasz prąd. Ty no, ale czekaj. Okej, osłaniam. Przecież ja miałem miasto przygotować. Wiadomo. O Jezu, myślałem, że będę mógł sobie pochodzić, jakieś techniczne mam skille, że coś się będzie działo. Jest mój wóz, widzisz go? Nie da się go nie zauważyć. Weźmy ich z zaskoczenia. Spróbujmy to zrobić po cichu. A jakby co, to zacznę ich odstrzeliwać. Gra? Gra. No i gdzie ten pierdolony boss? Czekajcie tu na nich. No to szykuj się. Zaczynamy przedstawienie. Teraz. Niech stanie się jasność. Musisz zgarnąć klucz do wozu kierowcego. Rozgląda się za laską z Irokezem. Irokez, jasne.
Ktoś jest na dachu. Zeskoczył? Stoi. Dobra robota. To co teraz? Kilku zostało. Lepiej nie zostawiać świadków. Załatwmy ich. Czytasz mi w myślach? Ilu kilku zostało? Jeden został. Musimy załatwić tych przy samochodzie. Bierz jednego, ja zajmę się drugim. Trzeba uważać, kurde, bo tu się kłóca później i ten. No dobra, i chyba tyle wszystkich, żeśmy zabili. Spadaj, ja prowadzę. No masz. Nie mogłaś się doczekać, co? Fikserka, kurde. Robota jest zrobiona. Nareszcie. No fajny ten wóz, powiem ci. Jak? Zajebisty wóz, co? Zajebiste. Nie dziwię się, że go chciałaś odzyskać. Ach, nareszcie razem. No i widzisz? Dałyśmy radę bez Mitcha i Skorpiona.
Słuchaj, Vi, to jeszcze nie koniec. Nie? Masz ładunek, masz wóz. Ale nasza nie było w Rocky Ridge. Nie pojawił się. Skurwiel jebany. Jednak od początku chodziło tylko o zemstę. Gówno o mnie wiesz. Albo nie jesteś wobec mnie szczera, albo sama nie wiesz, czego chcesz. To się za bardzo z nią kłócimy. Posłuchaj. Chyba nie pójdziemy do łóżka. Wiem, gdzie mają swoją norę. Dostaniemy się do nich przez tę niedokończoną autostradę w pobliżu. Nie spodziewają się nas. Sprawy same się nie rozwiążą. Dobra, to gdzie ta ich nora? Niedaleko. No to prowadź. Dzięki, Vi. To, co zrobił nasz. Jak gra się podoba? No gram w nią, to znaczy, że się podoba. Jakbym się nie podobał, to bym nie grał. Osobą, z którą nikt mi nie płaci za to, ani mi nie zmusza, nie? A ja mu zaufałam. Jakby mi się nie podobała, to pewnie dwie wieczory bym pograł i tyle. Mnie też ktoś zdradził w ten sposób. Wiem, jak się czujesz. Światło by się zapaliło, by się zaraz w coś wrypiemy, jakieś królika albo coś. Zrobił to ktoś inny. A gdybyś mogła, załatwiłabyś to? Nie wahałabym się. Dobra, miejmy to za sobą. Gotowa? No to go dorwijmy. No jasne, że go kurde dorwijmy. Jakieś działko by się przydało. Strasznie cicho jak na jazdę autem. Nie wiem, ten chyba ma pancerne te szyby ma. Mam ją! No dalej, chujki! Czekajcie, niech ja sobie tylko uzupełnię, bo mam... Aha, nie, no dobrze, mam. Tu raczej nic. Sprawdzę, czy tu nie ma jakieś... Nie. Pancerna spódnica, to tego nie grali jeszcze. Dobra, dobra. Postać. Technologia. O, ja to potrzebuję. Naprawdę myślałeś, że ci kurwa odpuszczę z jebie? Aha, zajebiście. Nieźle mi poszło w takim razie. Nie kwipunek, tylko tą postać, tak to. Ale jak to jest teraz z tym wytwarzaniem, tak? Czyli ja na przykład chcę... Aha, mogę to zrobić, mogę to zrobić. Dobra, i potrzebuję coś takiego jak epicki komponent do wytwarzania. Okej. Ale ja ich potrzebuję dużo. 30 ich potrzebuję. To tak średnio bym powiedział. Że to się da zrobić w ten sposób, to mnie trochę, chyba że ton zrobię. A da się to zrobić, że tak powiem, w większej ilości? Nie no, chyba se żartują, że ja to muszę tak robić. Przecież jak ja to będę tak robił, to zanim to zrobię, to kurde minie 100 lat. Może jak level wbijesz. Nie no co, że level, że mogę craftować szybciej? Nie wiem, chyba, że tu coś jest napisane, ale nie wiem, jaki jest level w wytwarzaniu, co daje mi level, patrzcie. Zaraz wbiję, no, bo zacznę, bo jak już tak tworzę, to tworzę.
że to ani dźwięku nie wydaje, ani nic. Nie wszystkim mi zużywają, bo ja mam tam 20% szans, żeby ten... Tylko teraz jest moje pytanie, co ja tak naprawdę chcę stworzyć? Czy ja chcę stworzyć ten pistolet, czy może kurtkę szkoły wilka? Jeszcze mi brakuje dwóch. To się musi dać jakoś szybciej tworzyć, nie wiem. Kurde. Punkty, no jakieś punkty doświadczenia, ale chyba do wytwarzania idą, chyba takie zwykłe to nie. Kurde, no zrobimy sobie ten pistolet, żeby zobaczyć co z czym to się je, ale kto tak ma wyglądać, to może być kiepsko. Dobra, muszę teraz zrobić 23 takie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenastka. Ktoś tego chyba nie przemyśla, że... No, szesna, no, no, osiem, no. Dwa, dwa, jeden, dwa, 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 trzy. Dobra. Mam wszystko, wytwarzam. I co teraz? Aha. O kurde, ale ma damage. Czemu akcja za... Akcja zablokowana. Aha, bo jest... może dlatego, że jest cutscenka? Czy coś? Zabawimy się! Ostrożnie, widz. Naprawdę myślałeś, że ci kurwa odpuszczę zjebie? Coś jest nie tak. No ślepli teraz obydwoje. Tylko czemu jakąś... Kurde, no nie wierzę. Jezu, jeszcze mi ten crafting się cofnął. Ja pierdzielę. O, trzymcie mnie! Trzymcie mnie! Czat, trzymcie mnie. Dobra, załatwiamy ich i tyle. Później sobie wycraft... Czemu ja mam jej włosy? Aha, bo ja siedzę jako kierowca. Zajebiście. Czyli jestem nią teraz. Jak oni to zrobili? Już po nich, dawaj, Vi! Naprawdę myślałeś, że ci kurwa odpuszczę zjebie? Tam się właśnie koleś pojawił. Zajebiście! Pierdol się, kurwa! Dorwijmy ich! Ruchy leniwe, kurwy syny! Beda, A9. Atakować z listy. Dobra, to trzeba ostrożnie robić. To trzeba ostrożnie.
Zabawimy się! Naprawdę myślałeś, że ci kurwa odpuszczę z jebie? No co jest? Pierdol się, kurwa! Rób leniwe, kurwy syny! No wierzę w to po prostu. Oni jakimiś granatami we mnie rzucają. Trochę nie ma uciec gdzie, przed tym, gdzie... Może da się zhakować granat. Ale ja chyba nie jestem taki haker. Ty, oczy jej tu widziałem przed sekundą. Widzieliście? To są jej oczy. Fajne ma oczy. Piękne masz oczy. Mam ją! Ty, ale oni mają dobry damage. Granat! Granat, chować się! No nie mogę, dwa granaty kolej rzuca i ten. Nie wiem jak się zmienia granaty. To, bo myśmy nigdy nie mieli takich poważnych walk, żeby trzeba było umieć zmieniać granaty. Teraz muszę zmienić granaty i nie wiem jak to zrobić. Ktoś wie, którym przyciskiem zmienia się granat? Bo bym ich powysadzał po prostu. Ja wiem, że mi granaty, zauważyłem, że mi granaty zabijają. Jak tego typa szybko zhakuję, to on nie zdąży rzucić granatu we mnie i to po prostu trzeba ostrożnie robić, czyli hak, hak. To twój koniec! Ostrożnie, Vi! Naprawdę myślałeś, że ci kurwa odpuszczę z jebie? Ja mam jakiś... Dobra, o czym mu wywaliłem? Chujowo! Krystian! Dorwijmy ich! Jakiś działek czy coś? Och, udało mi się go rozwalić. Granat, uważaj! Dobra. Uważaj, skurwiele idą od drugiej strony. Bezpieczną odległość sobie typa załatwię, o kurde. To Rosjanie? Granat! Kurwa! No nie wierzę, no. Jezu, dobra, przerwa, bo nie wytrzymię. Przerwa.